Witam was, moi drodzy widzowie, dzisiaj w kolejnym odcinku serii Warhammer Dawn of War 2. Nie będę dalej mówił. Tak, wiem, że inaczej nazywam tę serię w każdym odcinku. Jeżeli macie wątpliwości, jak ona się nazywa, nikt tego nie słyszał, to spójrzcie sobie na dół. W każdym razie lecimy sobie na następną misję. Crippling Meridian's infrastructure. They have just silenced a major communications array used by Meridian's noble houses. Valuable items were also pilfered from nearby storage vaults. A powerful Eldar hover tank is leading these attacks, and the Imperial Guard has thus far been unable to stop it. If these raids continue, planetary defenses could be seriously compromised. Zaczynamy. Stay alert. The Eldar strike without warning. No tak. Tej jednej skrzynki nie da się zebrać. Skąd to wiem, bo już raz przejebałem tę misję na praktycznie samym początku. Idziemy na pewno tędy, bo chcę zająć tę fabrykę. Ale tak, trzeba tu już grać taktycznie. Skąd był strzał? Stąd. Okej. Okay. Okay. Dobrze. Szczerze powiem, że widzi mi się, żeby to rozwiązać w trochę inny sposób. Aha. Dobrze poszło. Bardzo dobrze. No nie mogę, no. Ja to naprawię. Okej.
Jak mu wyjebał? Ups. A dajcie mu uciec. To ma kurwa być. Się skończył bardzo źle. Dobra. Zostawię to tak dla przyszłych pokoleń. Gramy jeszcze raz. Extraction was successful, Commander. All forces are ready to assault the Eldar position again. Dobra, tak nie gramy. Tak, będziemy grać. Lecimy sobie pomału, na spokojnie tą misyjkę. O, tutaj ładnie o, paczuszka. Tutaj ładnie o, proszę. Wam powiem, po dwóch porażkach już kurwa. Widzicie, można. Długo nie grałem w tą grę i zapomniałem, że w to się nie gra defensywnie. To się napierdala. To jest oślepiające. To, bo...
Na każdej mapie się broni tych twierdz. Ogólnie to jest najzajebistsze miejsce w ogóle do bronienia, nie? Te generatory są tak idealnie ułożone. Stawiasz sobie tutaj trzy tarantule i nawet nie potrzebujesz jednostek, nie? Tylko jak przychodzi coś większego, to kładziesz te miny. Tu jest ten graf tank. Cofamy się, cofamy się. No chodź, chodź. Czołg też już zniszczyliśmy. Bardzo dobrze. Dobra, już nie świrować z tym granatem, trzeba się bić. Widzicie? Nie, aż się proszą. To wyglądało bardzo źle. Ale nie, na tragedii nie ma. Weźcie ich tam, tak jak poprzątajcie. No dokładnie, dokładnie tak to miało być. Thank you.
Tylko spokój nas może uratować. Kto to? Aha, są, dobra. Wydzielają, że nie jestem. To jest chyba ten Rosjanin, którego w śmieszny sposób poznałem. Kurwa, to się udało. Znaczy, ja to wszystko miałem ładnie zaplanowane, to jak mogło się nie udać, tak? To się nie udało. Czy posłużyli mi za przynętę, ale... Okej, został nam jeszcze jeden budynek do zniszczenia. Wracamy. Jak to się kurwa nazywa? Przekaźnik teleportacyjny? Aha, no tak, bo teleportuje jednostki. Jedno tymi granatami. Pyta gra w co jest. Macie to, możecie sobie wyśledzić pytę. Jakby co to na Steam milion trzeci sobie jest. Znaczy on ma chyba inny nick, jeżeli chodzi o ten... Właściwie. No tak, to macie taki krótszy odcinek, jak przechodzić misję i jak jej nie przechodzić. Tu sobie wyekwipujemy nasze jednostki. No ładna furia nawet. A tu zostanie jeszcze poziom zaraz. Co mi daje?
życia. Prelate Benetio of House Toril passes on his thanks, Commander. He looks forward to the recovery of his stolen goods and the repair of the damaged array. Is this liaison unaware that a Tyranid Hive fleet is descending upon this sector? We are currently reviewing the full extent of the Tyranid threat, Sergeant. We have yet to find evidence that Meridian is in any real danger. Durosa out. Imperium tech priests have been working to restore an ancient astronomical array deep in the jungles of Typhon. If reports are accurate, this array is capable of detailed scans of an entire subsector. This data could allow us to uncover a critical weakness in the Hive fleet. We will have to make contact with the tech priests at their base camp on Typhon and ask for the location. Commander, Captain Angelus here. You must defend the capital world and secure Angel Forge. It will all be for naught, however, if we cannot develop weapons with which to attack the Hive Mind itself. You must locate and secure the astronomic array hidden on planet Typhon. You must also obtain a sample of the Hive Fleet's biotoxins. Angelus out. Oh, trzeba zdobyć. 11. To mi się podoba. Będziecie więcej strzelać. Więcej strzelać. No, to chwilę ten tak jest. Możecie pisać w komentarzach, jakie wy macie zdolności do tych oddziałów. Ja przeważnie gram właśnie tak, że na pole siłowe i to coś. Znaczy tą zestaw bomb termicznych. Jeżeli nie zestaw bomb, to rakietkę na pancerz. Na nim zawsze mam granaty. Tego typu rzeczy, typu właśnie celność i tam inne takie rzeczy. Wrażenia w zwarciu. Mamy jakiś wolny set. Nie. Co to jest? Ty masz 48 punktów pancerza, to masz co? No trudno. Aha. A to nic nie daje. Sprzedaż. Wygramy sobie chyba teraz. No widzę, że on już jest z tyłu poziomem. Z tobą zamiast ciebie. No i tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Zapraszam Was oczywiście do kolejnego. No i co? Trzymajcie się. Na razie. Cześć.